W naszym kanale komputer Commodore 64 gości bardzo często. Nic tutaj dziwnego, jest to w końcu moja ulubiona maszyna. Omawiałem, recenzowałem jego samego, jego modele, różne dodatki, akcesoria, zamienniki układów, rzeczy, na które czasami wydać trzeba naprawdę fortunę. Co powiecie jednak na to, że takiego komodorka możecie mieć za darmo? A za darmo to naprawdę dobra cena. Dzisiaj czas na zapoznanie się z najpopularniejszym i właściwie jedynym liczącym się emulatorem maszyn Commodore, z VICE. I tak, zdaję sobie sprawę, że sporo z Was ten program zna, ale równie dużo z Was go na przykład nie używało, bo posiada prawdziwe sprzęty, prawdziwe Commodore, a też dużo z Was po prostu nie jest komodorowcami i nigdy nie wpadło na to, by go sobie zainstalować. A czy nie ma lepszego sposobu, bo darmowego sposobu, żeby poznać ten komputer? Zresztą od lat każdemu, kto pyta się mnie, jak zacząć swoją przygodę z retro, pyta mnie się w muzeum czy tam gdzieś w internecie, właśnie odpowiadam to, że najlepiej zacząć od emulatora. Dziwię się, że dopiero teraz nagrywam taki odcinek. Nazwa VICE to skrót od Versatile Commodore Emulator, czyli od wszechstronnego emulatora Commodore. I rzeczywiście ten program jest niesamowicie wszechstronny. Po pierwsze, uruchomimy go na praktycznie każdym innym komputerze, takim współczesnym komputerze i na każdym systemie operacyjnym. Windows, Linux, Mac OS, Raspberry Pi, do wyboru, do koloru. Oczywiście ja tutaj będę Wam pokazywał wersję dla Windows, no bo jesteśmy jednak wygodni. Po drugie, emuluje on nie tylko Commodore 64, ale Commodore 128, VIC 2, PET 1, PET 2, rodzinę plus 4 i jeszcze kilka innych dziwniejszych maszyn. Jak zdobyć program? Wystarczy wejść na jego stronę w serwisie SourceForge i przejść do sekcji Download. Mamy tutaj kilka wersji do wyboru, ale interesują nas tylko dwie, a właściwie jedna. Jest nią 64-bitowa wersja GTK 3. GTK 3 oznacza tutaj wykorzystanie graficznego interfejsu użytkownika, czyli Windowsa podobnych, choć tak naprawdę Linuxowych w pochodzeniu, okienek. Drugą wersją, jaką możemy się zainteresować, jest SDL 2. Jest to taka bardziej tekstowa wersja oparta o tekstowy interfejs użytkownika. I choć muszę przyznać, że interfejs ten bardzo mi się podoba, to lepiej zacząć swoją przygodę od tej wersji okienkowej, bardziej intuicyjnej. Także wybieramy opcję 64-bit GTK 3 i pobieramy plik zip, który możemy wypakować w dowolnym wybranym przez siebie miejscu. By odpalić komodorka, musimy przejść do podkatalogu BIN i znaleźć plik x64sc.exe. Dla wygody możemy sobie skrót do niego umieścić na przykład na pulpicie. Jak widzicie, po nazwach innych egzeków są to emulatory innych maszyn ze stajni Commodore. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak uruchomić wirtualnego komodorka. Na wszelki wypadek pierwsze, co zrobię, to zrestartuję wszystkie ustawienia do standardowych przez menu Preference, Restore, Default Settings. Jeśli uruchamiacie program pierwszy raz, nie ma to znaczenia, ale ja miałem na dysku jego starszą wersję. Okno VICE, jakie jest, każdy widzi. Na górze mamy poszczególne elementy menu, o których będę mówił za chwilę. Na środku działa Commodore i jego mrugający kursor, a poniżej mamy kilka informacji o stanie emulatora w postaci diod i wskaźników. Wskaźnik Warp informuje nas, czy emulator działa w trybie naturalnej prędkości C64, czy z dopalaczem. Klikając na niego możemy zmienić ten stan, przy okazji zmienia się nam także wartość prędkości działania procesora i ilość generowanych klatek na sekundę. Obok mamy przycisk pauzy, którym możemy zatrzymać komputer, oraz wskaźnik wciśnięcia klawisza Shift Lock, którego stan zmienia się po prostu wciskając pecetowy klawisz Caps Lock. Poniżej mamy licznik obrotów wirtualnej kasety oraz kwadrat pokazujący stan wirtualnego magnetofonu. Odtwarzanie, nagrywanie, przewijanie, stop. Klikając na niego możemy załadować plik kasetowy oraz obsługiwać magnetofon, ale dzisiaj nie będziemy się tą opcją w tym konkretnie miejscu bawić. Poniżej mamy wskaźniki joysticków, które pokazują, w jaką stronę są one wychylone i czy naciskamy przycisk Fire. Klikając tutaj również mamy dostęp do ich konfiguracji, ale o tym później. Obok widzimy listę stacji dyskietek oraz ich stan.
postaci kodu oraz wirtualne ikonki udającej diodę prawdziwej stacji. Tak jak się domyślacie, tutaj też kliknięcie jest skrótem do dostania się do opcji i znowu nie będziemy się tym tutaj teraz zajmować. W tym odcinku pokażę Wam też, jak ładować gry i programy, ale na początku pokażę Wam, jak doprowadzić Vice do takiego stanu, w jakim chcielibyście, by się znalazł. Byśmy lepiej wiedzieli, co się dzieje, zmaksymalizuję sobie okno emulatora. Zacznijmy od menu Preference Settings. Tutaj będziemy mieć najwięcej rzeczy do zmiany. Na pierwszy ogień zakładka Machine i Model. Tutaj możemy wybrać, co tak naprawdę będziemy emulować. Standardowo zaznaczona jest opcja C64C PAL, czyli najpopularniejszy w Europie model Commodorka w nowej płaskiej obudowie. Jest to również sprzętowo ten sam sprzęt co C64G w tej takiej już białej beczułce z białymi klawiszami. Jak widzicie, mamy też tutaj zaznaczone modele układu VIC-2 na 8565, wersję kernelu, czyli systemu operacyjnego C64 na trzecią, model układu dźwiękowego SID na 8580, czyli na nowego SID-a. To w sumie najważniejsze. Generalnie nie polecałbym Wam tutaj nic zmieniać, gdyby nie model układu dźwiękowego SID. Jeśli chcecie zagrać w grę wydaną przed rokiem 86, to musicie wiedzieć, że została ona przygotowana na wcześniejszy model komputera z innym układem dźwiękowym, ale też tak naprawdę z innym układem graficznym. Jako przykład pokażę Wam tutaj Gene Sisters. Została ona co prawda wydana w roku 87, ale była przygotowana na tych starszych modelach Commodorka. Tak wygląda i brzmi na emulowanym C64C. Zwróćcie uwagę na barwę dźwięku i białe kropki na brzegu ekranu. Teraz przełączmy się na emulację komputera C64 bez C. Jak widzicie, sporo przełączników przeskoczyło nam w inne miejsce. VIC-2 na 6589, SID na 6581, ale nie tylko. Teraz posłuchajcie, jak brzmi i wygląda Gianna. Jest różnica zarówno w dźwięku, jak i obrazie. I to generalnie dwa ustawienia w tym miejscu, z których będziecie korzystać. C64C dla nowszych produkcji i C64 dla starszych, ale musicie wiedzieć, że dla większości przypadków nie będzie widać aż takiej różnicy jak dla Gianny. Na liście mamy też całą masę innych modeli i wersji maszyn z rodziny C64, ale na początku przygody z Commodorkiem nie musicie się nimi przejmować. Tak naprawdę nie musiałem Wam nawet pokazywać zmiany tego modelu z wersji z C na bez z C, ale zrobiłem to, ponieważ dużo osób twierdzi, że emulowany SID gra źle, a tak naprawdę słuchali emulowanego SID-a, ale nie tego, którego myśleli, że słuchają. Drugie ważne dla nas menu to zakładka Display VIC-2, gdzie będziemy mogli zmieniać to, jak wygląda obraz z emulowanego komputera. Po pierwsze, na pewno widzicie, albo i nie, zależy jak YouTube skompresował obraz, dlatego w sumie zrobię Wam teraz zooma, że na ekranie mamy na zmianę jasne i ciemne linie. To tak zwany efekt emulowania monitora CRT. Połowa z Was, którzy posiadali Commodorki za młodu, złapie się teraz za głowę i powie: przecież u mnie tak to nie wyglądało. Ja dołączę się do Was, bo rzeczywiście nigdy nie widziałem aż tak mocnych ciemnych linii na ekranie Commodorka, ale druga połowa z Was tak, pokiwa głową. Ja tak miałem na ekranie. Tutaj wszystko zależy od tego, na czym ten Wasz Commodorek sobie wyświetlaliście. W każdym razie ja przejdę od razu do opcji Render Filter i z opcji emulacji CRT przełączę się na obraz niefiltrowany. Jak widzicie, zniknęły linie, obraz stał się też wyraźniejszy i jaśniejszy. Emulacja CRT dodaje bowiem nie tylko ciemne linie, ale i inne liczne efekty mające udawać bańkowy monitor. Na trzecią opcję Scale X2 nawet nie nacisnę, bo jest ona bez sensu.
ciekawostek w tym menu możecie jeszcze przełączyć tryb emulacji ramek, border z normal na full. Ramki będą wówczas szersze, ale ich emulacja będzie pełniejsza, a to czasami ma znaczenie. Druga ciekawostka, ale to taka naprawdę ciekawostka, to Audio Leak Emulation, czyli emulacja zakłóceń, jakie w układzie dźwiękowym powoduje układ graficzny. To jest to takie pyrkanie i gwizdanie, jakie można czasami usłyszeć z głośników telewizora, gdy na ekranie Commodorka coś bardzo szybko miga, a tych dźwięków teoretycznie być nie powinno. To oczywiście zostawimy wyłączone, chociaż jest chyba kilka demek, które wykorzystują tą dziwną przypadłość. Trzecia ważna grupa opcji na początek to ustawienia joysticków, czyli zakładka Input Devices, Joystick. Jak widzicie, możemy tutaj wybrać, jak emulować mamy joye w obu portach Commodorka. Standardowo możemy to robić klawiaturą, za pomocą klawiatury numerycznej albo jednego z dwóch konfigurowanych zestawów klawiszy. Jeśli nie macie żadnego fizycznego kontrolera, ustawcie sobie keyset A na porcie pierwszym, a następnie go skonfigurujcie. Góra kursor w górę, dół kursor w dół, lewo w lewo, prawo w prawo, a Fire na przykład prawy kontrol. Jak widzicie, mamy też możliwość konfiguracji dodatkowych przycisków Fire od 2 do 8. O ile widziałem jeszcze gry używające przycisku Fire 2, ewentualnie Fire 3 i wiem, jak się da fizycznie w joysticku Commodorka go zrobić, to kolejne są dla mnie tajemnicą. No i możemy grać, tylko że w przypadku C64 jedne gry chcą od nas joya w porcie pierwszym, inne w drugim. Szybkiej zmiany joyów możemy dokonać, zaznaczając opcję Swap Joystick. Można je dokonać tutaj, w tym menu, ale też podczas pracy, używania emulatora, szybciej bezpośrednio z menu Preference albo używając najszybszej metody skrótu Alt plus klawisz J. Jeśli do komputera mamy podłączony jakiś pad lub joy, pojawi się on też tutaj na liście i będzie można go wybrać. Jego kierunki zostaną wtedy zamapowane na kierunki joysticka komodorowskiego, a przyciski Fire na przycisk Fire 1. Jeśli jest taka możliwość, zostaną również zamapowane przyciski Fire 2 i Fire 3, jak mówiłem, obecne w Commodorku dzięki pewnej sztuczce, ale rzadko używane. Na zakończenie bawienia się opcjami proponuję zaznaczenie zachowania ich zmian przy wychodzeniu z emulatora oraz ich dodatkowe zapisanie w tym momencie. Teraz możemy włączać. BICE potrafi odczytywać i uruchamiać gry naprawdę w wielu formatach. Takie najpopularniejsze to pliki z rozszerzeniem PRG, takie komodorowskie exeki, pliki D64, czyli obrazy dyskietek, pliki T64 i TAP, obrazy kaset magnetofonowych oraz pliki CRT, obrazy kartridży. Montowanie obrazów i wczytywanie gier normalnie wymaga znajomości działania zasad pracy komputera i komend Basica. No i fajnie, ale dzisiaj pokażę Wam troszkę inną, prostszą metodę, która zadziała w przypadku pewnie 99% tytułów. Jest to opcja Smart Attach z menu File. Po jej wybraniu i znalezieniu pliku wystarczy go wybrać i kliknąć Auto Start. Emulator sam na podstawie rozszerzenia podłączy sobie odpowiedni obraz i uruchomi grę. Myślałem nad tym, czy nie powiedzieć Wam tutaj o różnicach pomiędzy plikami, ale dzisiaj nie będę Was już tym męczył. No, może powiem Wam 2-3 rzeczy. Po pierwsze, jeśli macie do czynienia z grą wielodyskietkową na Commodorka, to pierwszą dyskietkę włącza się wciskając Auto Start, jak mówiłem, ale gdy gra poprosi Was o zmianę dyskietki lub zmianę strony dyskietki, to po wybraniu Auto Attach i wybraniu pliku z drugą dyskietką, najczęściej z numerem 2 w nazwie na końcu lub oznaczeniem B drugiej strony dyskietki, wciskamy nie Auto Start, ale przycisk Attach przez Load. To po prostu wsuwa nam do stacji nową dyskietkę. Po drugie, jeśli włączycie przez Smart Attach grę z pliku CRT, czyli obrazu kartridża, to jest to równoważne z tym, że ten wirtualny kartridż włożycie do wirtualnego komputera i teraz nie włączycie żadnej innej gry dyskietkowej lub kasetowej, zanim go z tego wirtualnego komputera nie wyciągniecie. Możecie to zrobić przez menu, ale możecie też po prostu wyłączyć i włączyć emulator od nowa. Po trzecie, unikajcie obrazów dyskietek TAP
Ich wgrywanie trwa wieki i może być skomplikowane. Jeśli możecie, znajdźcie sobie tą samą grę w innym formacie. Prawie na koniec przydatne skróty klawiszowe. Alt plus A to Smart Attach, Alt plus J to już wiecie, zmiana joysticka pomiędzy portami, Alt W to wyłączenie i włączenie trybu Warp, czyli Turbo. Przydatne, jeśli na przykład gra ma się dogrywać jeszcze 5 minut z dyskietki. I ostatni Alt plus D, czyli wejście i wyjście do trybu Full Screen dla pełniejszej imersji. I jeszcze mała sztuczka dla wygodnych. Zamiast autostartować grę wybierając plik z menu, możecie po prostu za pomocą eksploratora Windows przeciągnąć ten plik z nią na emulator i gra odpali się sama. Jeśli się Wam ten film spodobał, to chętnie zrobię kolejny. Mógłbym tam opisać działanie poszczególnych rodzajów plików emulujących poszczególne nośniki, pokazać, co ten emulator jeszcze potrafi emulować. A jeśli chodzi o C64, to potrafi emulować praktycznie każde istniejące rozszerzenie. No i też mógłbym się zagłębić w takie bardziej ukryte, niszowe jego opcje. Ale na dzisiaj to już chyba wszystko. To, co Wam pokazałem, pozwoli Wam na uruchomienie emulatora Commodorka i uruchomienie różnych gierek. A na sam koniec oczywiście dziękuję wszystkim wspierającym nasz kanał, czy to na Patronite, czy to na samym YouTubie. Pamiętajcie, że jest taka możliwość, a dzięki niej my możemy kupować fizyczne różne dodatki do retrokomputerów i je dla Was recenzować i testować. Zapraszam też na nasz kanał Discord. I co? I mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.